Chciałabym się dzisiaj podzielić z wami takim słowem, które jest nie nowe. Nie powiem nic nowego, powiem wszystkie stare rzeczy. W zasadzie przypomnę o czymś mega istotnym, mega ważnym. I jeśli będziemy się tego pilnować, jeśli będziemy się tego trzymać, jeśli będziemy praktykować to tutaj w tym kościele, to nigdy się nie zaklopsujemy. I chciałabym powiedzieć o temacie odpuszczenia. Nie odpuszczenia, że Bóg ci odpuścił grzechy, tylko chciałabym troszkę poruszyć temat odpuszczania sobie nawzajem. Żebyśmy byli ludźmi, którzy odpuszczają sobie wzajemnie i nie robią ciśnienia. Gotowi jesteście? Kochani, póki chodzimy po tej ziemi, póki jest to, co nazywa się dzisiaj, będziemy mieli problemy i będziemy mieli konflikty. I to nie jest to, że ja to proklamuję, ogłaszam i tak dalej, tylko po prostu tak jest. Kiedy się nic nie dzieje? Nie dzieje się wtedy nic, kiedy nie jesteśmy blisko ludzi. A kiedy jesteśmy blisko ludzi, to zarówno czujemy ich zapach, jak i ich smród. I taka jest po prostu prawda i taka jest rzeczywistość. Chcąc, żeby wszystko było idealnie, musimy niestety trzymać się z daleka ludzi. Więc nie możemy być blisko. Więc póki chodzimy po tej ziemi, będziemy mieli problemy z ludźmi i będziemy mieli z ludźmi konflikty. Bardzo ważne jest, jak my do tego wszystkiego podejdziemy i jaki będziemy mieli w stosunku do tego stosunek. I teraz tak, czym społeczność jest bardziej dojrzała, tym umiemy sobie z tymi rzeczami radzić w sposób praktyczny. Kiedy społeczność wzrasta, jak gdyby trudno jeszcze może być w różnych rzeczach, ale nie należy się tym przejmować. Tam, gdzie nie ma realnego odpuszczenia, i nie mówię o przebaczeniu, ponieważ przebaczenie jest czymś innym, a odpuszczenie jest czymś innym. Można człowiekowi przebaczyć, a można mu nigdy nie odpuścić. Tam, gdzie nie ma odpuszczenia drugiemu człowiekowi, chcemy czy nie chcemy, otwieramy demoniczną furtkę. Kiedy nie odpuszczamy drugiemu człowiekowi, otwieramy diabelskie wrota. Otwieramy drzwi w swoim życiu i diabeł wtedy bardzo łatwo może do nas przyjść. Jest różnica między przebaczeniem i odpuszczeniem. Przebaczenie jest duchowe. Po prostu podejmujemy decyzję, że przebaczamy drugiemu człowiekowi. Natomiast kiedy przyglądam się na różne rzeczy, na różne relacje i tak dalej, wiem też sama po sobie, nie zawsze za przebaczeniem idzie jakaś zmiana. Bo można podjąć decyzję o przebaczeniu, tak? Ale tak naprawdę w sercu człowiekowi nigdy nie odpuścić. I człowiek, który w stosunku do nas zawinił, może być w naszym życiu cały czas na tak zwanym cenzurowanym. Kiedy nastąpiło przebaczenie, nastąpiło załatwienie sprawy na pułapie ducha. Na poziomie ducha przebaczyłeś i na poziomie ducha uwolniłeś człowieka. Ale teraz musi nastąpić drugi etap. I tym drugim etapem jest właśnie odpuszczenie. I posłuchajcie, z praktyki wiemy, że można człowiekowi albo odpuścić, albo mu nie odpuścić. Jest to kwestia decyzji człowieka, czy odpuszczam człowiekowi, czy człowiekowi nie odpuszczam. I teraz tak, kiedy nie odpuszczamy ludziom, nie odpuszczamy w jednym przypadku, wtedy, kiedy kogoś na przykład wychowujesz. Kiedy jesteś szefem, kiedy masz pod sobą ludzi, kiedy jesteś liderem, załóżmy, ktoś do ciebie przychodzi, jesteś dla niego mentorem, jesteś jego mędrcem. Kiedy wychowujesz tego człowieka, to mu nie odpuszczasz. Jeśli zawinił przeciwko tobie, tak, to domagasz się wręcz tego, żeby on cię przeprosił. Nie odpuszczasz temu człowiekowi, ponieważ go, co robisz, wychowujesz. Takich rzeczy musimy pilnować, żeby w Kościele nie było czego? Demoralizacji. Musimy się tego trzymać i musimy tego pilnować. Natomiast często jest tak, że wiecie, młodzi w wierze ludzie próbują się wychowywać. A to tak nie działa, wiecie, w sensie, że
młody do młodego w ogóle cały czas, i młody u młodego jest cały czas na tak zwanym cenzurowanym, tak? I dziecko mówi, ja jestem tam od ciebie miesiąc starszy, masz mnie tutaj słuchać i tak dalej. W Kościele jest bardzo ważna hierarchia. I wtedy, kiedy ktoś nie jest twoim uczniem, wtedy, kiedy ktoś nie usługujesz temu człowiekowi ani praktyką życia, ani niczym innym, tak? To w ogóle odpuszczasz. Więc żeby to dobrze zrozumieć, owce raczej się co? Nie wychowują. Owce mają pilnować w ogóle tego, tak? Żeby się w ogóle jakoś, nie wiem, nie bodły cały czas. Odpuszczenie polega na tym, że przestajemy się domagać w stosunku do drugiego człowieka konsekwencji. Po prostu odpuszczam człowiekowi. Jakiś czas temu pewien człowiek powiedział, człowiek, który prowadzi dosyć duży kościół, stanął przed całą kongregacją i właśnie mówi, chciałbym do was dzisiaj mówić o odpuszczeniu, o tym, żebyście odpuszczali sobie wzajemnie. I na sali był jeden wielki śmiech, była jedna wielka szydera. Ale o czym ty do nas mówisz? My już mamy w ogóle taką wiedzę, o czym ty do nas mówisz? O odpuszczeniu? O tym, żebyśmy sobie wzajemnie odpuszczali? A on mówi, to znaczy, że nie nauczyłem was niczego dobrego. Jeśli nie umiecie sobie odpuszczać, to znaczy, że nie nauczyłem was podstawowej rzeczy. Nie nauczyłem was tego, czym jest przebaczenie i odpuszczenie. A jeśli nie ma przebaczenia i nie ma odpuszczenia, nie będzie się wspólnota rozwijała. Ona się w jakimś momencie zaklopsuje. Będzie jakiś korek. I on mówi, posłuchajcie, to może ja jestem na nieodpowiednim miejscu. Może ja tu nie powinienem stać. Bo ja się uczę odpuszczać. Ich lider, ich pasterz stanął przed nimi i powiedział, ja się uczę odpuszczać. Kochani, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to taki dźwięk, którego możemy nie chcieć słuchać. On może brzmieć dzisiaj w waszych uszach o oktawę za wysoko. Temat odpuszczenia może brzmieć w twoich uszach dzisiaj o oktawę za wysoko. Ale to jest bardzo istotny temat. Bardzo istotny temat. Odpuszczamy dla swojego zdrowia. Zaraz wam to pokażę. Odpuszczamy dla własnego zdrowia. A więc odpuszczenie polega na tym, że przestajemy się domagać konsekwencji w stosunku do człowieka, który wobec nas zawinił. Człowiek, który zawinił wobec ciebie, ale cię przeprosił, przestaje w twojej głowie być na tak zwanym cenzurowanym. A zaglądaj sobie w ogóle w takie przestrzenie, ponieważ tak jak inne tematy mają być naszymi tematami osobistymi, tak samo i temat odpuszczenia musi być czymś, co jest przez ciebie praktykowane, co jest przez ciebie przeżywane. Wiecie, że musi nastąpić seria odpuszczeń między nami. Coś wam powiem. Często przebijamy się przez jakąś dosyć ciężką atmosferę. Ja osobiście jestem przekonana, że musi nastąpić szereg odpuszczeń. Musi nastąpić szereg odpuszczeń. Muszą przestać istnieć pewne domagania się pewnej konsekwencji. Jeśli nie wychowujesz kogoś, to odpuść. Po prostu odpuść. Zobaczysz, że otworzysz pewnego rodzaju obieg. Powiem wam coś o jelitach. Kiedy jelito jest zapchane, kiedy w jelicie jest guz, to nie można ani przyjmować pokarmu, ani wydalać. Jest to trudne.
I kiedy się modliłam o temat odpuszczenia, to Duch Święty pokazał mi tę analogię. Tak jest właśnie w organizmie, a my jesteśmy Kościołem. Jesteśmy organizmem. Jeśli w naszych jelitach, w tej przestrzeni między nami jest jakiś czop, jest jakiś guz, rozumiecie? To on musi być udrożniony. I to się nie stanie przez sam system modlitewny. To się nie wydarzy poprzez samą rzecz, że pomodlimy się i coś tam. Nie. Musi nastąpić szereg odpuszczeń. Musi nastąpić szereg odpuszczeń. Kiedy jelito jest zapchane, dochodzi do tak zwanej niedrożności pokarmowej. Czemu nie dochodzi do mnie słowo? Czemu słowo, które jest głoszone, jest dla mnie lekkie? Czemu słowo, które jest głoszone, choć jest treściwe, choć to jest stek, choć to jest kawał wołowiny, to ono jednak nie wpływa na całokształt mojego życia? Czemu? Może nie odpuszczam. Może jestem zaczopowany. Może nie odpuszczam właśnie. Może jestem człowiekiem, który nie odpuszcza. Domaga się przez cały czas jakiejś konsekwencji. I tym samym utrzymuje człowieka w niewoli i siebie. Dopóki nie dojdzie do udrożnienia jelita, to jelito może również pęknąć. Kiedy pęknie, jest tak zwana sepsa. Kiedy jest sepsa, dochodzi do ogólnego zakażenia organizmu i co może nastąpić? Zgon. Zgon. Wiecie, modliłam się o to, ponieważ też modlę się, aby przynosić wam bieżące słowo ku rozwiązaniu. Nie kolejną dawkę, która będzie jakimś tam pokrzepieniem i tak dalej, tylko słowo, które będzie narzędziem do rozwiązania tego, co jest wielokrotnie niewidoczne. Jest jakiś problem, modlimy się, przełamujemy coś, nie widzimy owocu, coś tam w ogóle znowu kopiemy, coś znowu przełamujemy. To jest ważne, kochani. Ten temat odpuszczenia i niedomagania się konsekwencji jest mega istotny. I tak jak powiedziałam na początku, może to, co mówię, możesz odbierać jako o jedną nutę za wysoko. To może w tej chwili cię gdzieś tam drapać, nie? Ja nie mam z tym problemu. Może oni. Może. Może i oni. Nie puść tego mimo uszu. Niech to nie będzie lekkie. Zobacz, czy praktykujesz temat odpuszczenia. W ostatnim czasie taki człowiek strasznie mnie tam nawyzywał w internecie. Ja nawet nie wiem, co on tam do mnie, ale w ogóle bardzo brzydko napisał do mnie. Szatańska szmato, świnio obdziargana. Słuchajcie, ja w ogóle mówię, no tak mi jeszcze nigdy nikt nie powiedział. Przydrożna śpiewaczko, jakaś tam, no to już mówię, dobra. Ale szatańska szmato? W ogóle mówię, szatańska szmato, świnio obdziargana. W ogóle mówię, odpuszczam mu, ale ja jako ja w ogóle muszę to muszę go skonfrontować. Ja mówię, okej, wiemy już, kim jestem ja. Teraz napisz coś o sobie. Wiecie, w ogóle nic nie napisał, ale co ja robię? Ja mu od razu odpuszczam. Ja nie chcę dla niego konsekwencji. Odpuszczam w ogóle człowiekowi, w ogóle przebaczam człowiekowi i człowiekowi odpuszczam. Jeśli będziesz się tym słowem modlił, jeśli będziesz zaglądał w siebie i zobaczysz, że masz szereg rzeczy, masz szereg ludzi, którym nie odpuściłeś, to proszę was tylko o jedno. Nie róbmy z tego szopek publicznych, dobra? Ty wobec mnie byłeś taki, chamie jeden, ty trędowaty, odpuszczam ci.
To w ogóle nie o to chodzi. Wiele rzeczy musi się po prostu wydarzyć w ukryciu. A coś wam powiem, to będzie widoczne. To będzie widoczne i będzie bardzo odczuwalne, ponieważ po prostu się zmieni atmosfera. Atmosfera będzie miękka, atmosfera będzie lekka. Będziesz wchodził w ogóle do kościoła i nie będzie tego napięcia. Nie będzie takiego czegoś, co jest w ogóle takie gęste, takie, że w ogóle wielokrotnie można siekierę zawiesić. Rozumiecie? Jakiś czas przeszliśmy ze sobą. Przeszliśmy ze sobą pewną drogę. Troszkę się poraniliśmy. Rozumiecie? Mówię o tym tak, jak jest w realu. Musi nastąpić szereg odpuszczeń. I niekoniecznie to musi tak właśnie wyglądać, że pójdziesz i człowiekowi wycedzisz teraz. Wiesz, o co chodzi? Ty taki, ty mi, to ty mi... Ale mi narobiłeś tutaj, a ja ci to wszystko odpuszczam. Nie. Wiele rzeczy, wiele zapachów z kuchni nie musi wychodzić do pokoju. Nie pozwólmy w tym temacie odpuszczenia, kiedy będziesz odpuszczał drugiemu człowiekowi, żeby ten zapach tego smrodu, rozumiesz, wyniósł się w ogóle, że wszyscy o wszystkim będą wiedzieć. Nie. Wiecie, że często dużo rzeczy musi się po prostu wydarzyć w ukryciu. W ukryciu. O tym nie musi nikt wiedzieć. Wystarczy, że ty będziesz wiedział w sercu swoim, że kiedy otwierasz swoje usta, to nie jedzie ci z buzi, bo twoje jelito nie jest zapchane. Dbaj o to, że kiedy będziesz stawał z drugim człowiekiem, to kiedy otworzysz swoje usta, to nie będziesz ten, który ma niedrożne jelito i mu jedzie z papy. Postanów, że to będzie twoje osobiste. To będzie twoje osobiste. Przyłożysz wszelkich starań do tego, aby to słowo wziąć go na warsztat. Rozumiecie, są takie pewne tematy, które chrześcijanie lubią wyrzucać, chować gdzieś pod dywan, nie żyć nimi. Ale popatrzcie, jak w naszym organizmie, żeby wszystko było w porządku, zobaczcie, jak ten temat przyjmowania pokarmu i wydalania jest ważny. Wystarczy, że to jest zachwiane i jest klops. Po prostu jest klops. Czyli te zatkane jelito, to jest po prostu masakra. Masakra. Kiedy dojdzie do serii odpuszczeń, będzie to bardzo odczuwalne, tak jak powiedziałam wcześniej. Jak również jestem przekonana, że z serią odpuszczeń odejdzie wiele tak zwanych demonów, które się dzisiaj, co? Zadomowiły. Im po prostu jest dobrze. Z kim demony przychodzą do kościoła? Z nami. Z nami demony przychodzą. Demony nie przychodzą jako para, one przychodzą w człowieku. Bóg potrzebuje człowieka i diabeł też potrzebuje człowieka. Jeśli dojdzie do serii odpuszczeń, dojdzie również do tego, że te demony, które się zadomowiły, one po prostu odejdą. Odejdą. Co w ogóle Jezus w temacie odpuszczenia? Uważam, że w ogóle Jezus w temacie odpuszczenia był bardzo bezwzględny. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 18:21-22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus. Nie powiadam ci do 7, lecz do 77 razy. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus. Nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. I można rzec, że jest to liczba nieskończona. Czemu w taki sposób bezwzględny Jezus o tym powiedział? Z jednego powodu, że każdego dnia masz komu odpuścić. Każdego dnia masz komu odpuścić. Ostatnio pewien człowiek, taki też usługujący, mówi: kurczę, napisałem posta na Facebooku. Takiego zwykłego, normalnego. Wrzuciłem, jak z córką poszedłem nad jezioro. Jakieś, mówi, krzaki, jakaś, mówi, trawa. I wsadziłem to. Człowiek usługujący, nie? I od razu w ogóle jest wysyp.
Ty, sługa Boży, powinieneś się modlić na kolanach o Polskę. W ogóle, Boże, każdego dnia są sytuacje, w których mamy komu odpuścić. Najczęściej to, z czym mamy do czynienia na internecie, to nie musimy się tam przepychać. Czemu? Bo to nie są nasi uczniowie. Nie odpuszczasz człowiekowi, który jest twoim uczniem, a zazwyczaj te wszystkie polemiki, które są na internecie, zobacz, czy to są twoi uczniowie. Czy to są twoi uczniowie, czy to są tylko i wyłącznie ludzie, którzy chcą wzbudzić tą tak zwaną gównoburzę. Uczniowie twoi, czy nie uczniowie twoi? To uczeń, czy nie uczeń? No nie, to nie jest mój uczeń. To nie jest mój uczeń. W ogóle odpuszczam mu i na przykład nie komentuję. Chciałabym jeszcze chwilę pociągnąć temat, co się dzieje wtedy, kiedy nie odpuszczamy i wtedy, kiedy otwieramy diabłu furtki do naszego życia. Tak jak wcześniej powiedział Konrad, zauważyłeś słuszną rzecz, że w wielu przypadkach robimy puste przebiegi, w wielu przypadkach można faktycznie bić piany, w wielu przypadkach można się namachać i nie mieć w ogóle żadnego owocu. W wielu przypadkach można tak naprawdę ciągle być w jakiejś takiej sytuacji, że się mówi, o, diabeł mnie tam zaatakował, diabeł mnie zaatakował. Niekoniecznie tak to po prostu wygląda. Kiedy człowiek decyduje się na analizowanie siebie, kiedy człowiek głęboko w siebie zagląda, kiedy człowiek przykłada miarę Bożej prawdy do swojego życia, to rzeczy zaczynają być prostowane. Kiedy brak odpuszczenia i dochodzi do furtek demonicznych, człowiek staje się uszczypliwy w relacjach. Uszczypliwy. Cały czas coś tam musi takiego powiedzieć, że aż iskrzy. Cały czas w ogóle jakiegoś tam szpilara w ogóle. Nie ma tej normalnej rozmowy. Nie ma tego luzu. Nie ma, w ogóle nie można normalnie porozmawiać. Od razu jest tekst: słuchałeś wczoraj kazania? Nie. To jak ty spędzałeś czas? Co cię to obchodzi w ogóle? Co cię to interesuje? Uszczypliwość w relacjach, podprogowe teksty. To, czego nie powiem w oczy, to powiem inaczej. Zawiść, zazdrość. Popatrzcie, idziemy też w kierunku, aby łączyć namaszczenia, nie? Aby łączyć siłę. Kiedy będzie seria odpuszczeń, to będą też takie naturalne polubienia się. Bo kiedy odpuszczę, kiedy nie mam nic przeciwko człowiekowi, to też w ogóle zupełnie inaczej na niego patrzę, ponieważ ja nie domagam się w stosunku do niego konsekwencji. Można być tak od środka zainfekowanym, że człowiek tak naprawdę zaczyna tym pachnieć. I tak jak w przypadku właśnie zapchanego jelita, czy na przykład zapchanej rury, po prostu śmierdzi z odpływu. Brak drożności doprowadza do zamkniętego obiegu. I teraz powiem kolejną rzecz, która jest też istotna. I na pewno będziecie się też mogli w niej obejrzeć. Czasami jest tak, że ludzie się po prostu przyciągają, dlatego że mają po prostu to są te same demony. One się po prostu przyciągają i dochodzi między ludźmi do tak zwanej fuzji demonicznej. Na przykład tydzień czasu trwasz w jakimś nieodpuszczeniu. Jesteś dokuczliwy. Dokuczasz drugiemu człowiekowi. Robisz wszystko, żeby mu w ogóle podstawić nogę. I nagle po takim tygodniu znajdujesz się w jakimś towarzystwie i wypływa awantura. I teraz dobrze, żeby to obiektywnie osądzić. Zazwyczaj się mówi, konfrontacja była, ale była konfrontacja. Ja wierzący, a tu niewierzący, ale była konfrontacja. A ja ci powiem inaczej. Zebrałeś to, co zasiałeś.
Zebrałeś to, co zasiałeś. Byłeś chamem w tygodniu, rozumiesz? Byłeś okrutnikiem w tygodniu, byłeś uszczypliwy, byłeś dociekliwy, podstawiałeś nogę. I na koniec tygodnia przyciągnąłeś do siebie tych ludzi, kochani. Głębina przyzywa głębinę. Na koniec tygodnia przyciągnąłeś tych ludzi. To się nazywa fuzja demoniczna. Tylko żeby to osądzić, to trzeba być, no właśnie, obiektywnym. A żeby być obiektywnym, to trzeba być zdrowym, niezainfekowanym. I nie podciągać wszystko właśnie pod jeden tekst. Ale była konfrontacja, tam skonfrontowałem ich. Ja nie wiem, czy to była konfrontacja. To nie była konfrontacja. To było, to przyciągnęły się w ogóle te same byty do siebie. I właśnie dochodzi do takiego wybuchu. Macie takie wybuchy? Mieliście takie wybuchy w ostatnim czasie? No i pytanie, jak obiektywnie umiemy takie rzeczy osądzić, nie? Ocenić je w ogóle w swoim życiu. Mamy takiego znajomego, który po prostu, to jest nasz brat w Chrystusie, który z uwagi na to, że nic nie robi ze swoją duszą, ma coraz większe załamania nerwowe. Takie, że po prostu jakby ląduje w psychiatryku. To, jakie on do siebie rzeczy przyciąga, to ja, słuchajcie, film można by było o tym po prostu nagrać. Po prostu chłopak jest seksoholikiem. Ja w ogóle mówię, mnie się to nigdy, też lubię seks, ale nigdy mi się to nie przytrafiło, żebym nagle stoję w windzie, w ogóle winda się zamyka i tam facet do mnie, wiecie. Mi się to nigdy nie przytrafiło, w ogóle nie mam czegoś takiego. A on nam opowiadał takie w ogóle sytuacje, że nagle winda się zamyka, w ogóle już kobieta jest rozebrana, już mu tutaj cycki pokazują. Ja w ogóle mówię, nie chcę tego słuchać w ogóle. Mówię, kurczę, to jest u ciebie jakieś dziwne, jakieś brudne, coś masz tam brzydkiego w ogóle. Wiesz, o co chodzi. Seks jest w ogóle dla ludzi, ale generalnie mamy tym zarządzać, wiesz. I w ostatnim czasie facet w ogóle skończył znowu w psychiatryku. Zawsze jest tak, że się rozbiera do stroju Adama, w ogóle lata tak po mieście. Ale o co chodzi? Brak dalej obiektywnego oglądu w swoim życiu. Wyregulowali go tabletkami, spotykam się z nim. Leci w ogóle do mnie. Hej, 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 poczekaj, poczekaj. Przystaje, zatrzymuje się koło mnie. Ja mówię, co tam u ciebie? Mówię, słyszałem, co tam się wydarzyło. A, mówi, malutkie zachwianie emocjonalne. Ja mówię, Jezu, ale mówię, słuchaj, no kozak jesteś. Mówię, jeśli to jest malutkie zachwianie emocjonalne, to co jest mocnym zachwianiem emocjonalnym, wiecie? Mówię, wow. Słuchajcie, to są takie drastyczne przypadki, takie przykłady, no już takie, wiecie, ostre, nie? Ale oglądajcie pod takim też kątem w ogóle swoje życie. Oglądaj właśnie swoje życie pod tym kątem, czy przypadkiem sytuacje, które cię w życiu spotykają, czy to nie jest tak, że właśnie następuje jakaś fuzja demoniczna, że to, co jest w tobie, to takich ludzi do siebie przyciągasz. Jesteś kłótliwy, przyciągasz kłótników. Jesteś wredny, przyciągasz wredusów. Nie odpuszczasz, przyciągasz takich ludzi do siebie. Rozumiesz? Ciągle coś ci ginie, ciągle coś ci kradną, ciągle ktoś ci coś odłupał, coś ci wyjął, coś ci w ogóle, czegoś ci ciągle w ogóle brakuje. Wiecie, jeśli mamy takie rzeczy w naszym życiu, to znaczy, że są gdzieś właśnie jakieś dziury fundamentalne, a temat, o którym ja mówię, jest tematem bardzo fundamentalnym, ponieważ temat przebaczenia, odpuszczenia, zjednoczenia, tak? To w ogóle to jest temat mega w ogóle fundamentalny. To są fundamentalne w ogóle rzeczy. Ja nie mówię nic, co jest trudne. I teraz posłuchajcie, jeśli chcemy iść dalej, jeśli chcemy robić rzeczy większe, to musimy praktykować to, co jest fundamentem chrześcijaństwa. Temat przebaczenia, temat odpuszczenia, temat tego, że mój własny organizm jest dla mnie ważny, mój fizyczny organizm jest dla mnie ważny i ten duchowy organizm też jest dla mnie ważny. I temat odpuszczenia to jest coś, co będzie powodowało, że animozje będą odchodziły, że w duchowej przestrzeni nie będzie tych klopsów, nie będzie tych korków, nie będzie tego syfu, tych raków nie będzie, rozumiecie? Nie będzie tych zgorzeli, tego smrodu, tego czegoś, co jest w ogóle brzydkie, brudne, tym się chce żygać. Jezus to wszystko pokonał na krzyżu Golgoty. My nie możemy w ogóle być, wiecie, jak gdyby pouczeni intelektualnie, a w praktyce nie umiemy zastosować w ogóle podstawowych rzeczy. Łapiemy?
doświadczenia udzielamy, jak również go potrzebujemy. Udzielamy odpuszczenia i również odpuszczenia potrzebujemy. Potraktujmy, kochani, to słowo poważnie. Kiedy tydzień temu był, powiedzmy, był temat na temat modlitwy, tak? To nie jest tak, że mówimy teraz to, odpuszczamy modlitwę. My musimy mieć mądrość, aby chodzić w ogóle we wszystkim. My się mamy ubrać w Chrystusa. Kiedyś to mnie mocno tak dotknęło, jak modlił się pewien człowiek, aby ubrać się w Mesjasza, aby w tym Mesjaszu chodzić. To jest, wiecie, takie bardzo istotne, tak, bardzo ważne. Nie wybieramy do swojego życia tego, co jest takie, tego, co mi pasuje, nie? Tego, co mi pasuje, nie. Przyjdź dzisiaj do Ducha Świętego i poproś, abyś miał świadomość odpuszczenia. Nie zostaw tego na etapie dla świętego spokoju. Jak dużo i jak często jest właśnie tak, że robimy coś dla świętego spokoju. Odpuszczam już, niech mi nie pieprzy. Dla świętego spokoju. Nie, to nie jest postawa chrześcijanina. Nie dla świętego spokoju. Nie odpuszczamy dla świętego spokoju. To jest temat, który musimy przeżywać, który musimy praktykować. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie róbmy z tego żenady publicznej. Rozumiecie? Ja osobiście uważam, że jesteśmy mocno na świeczniku. Jesteśmy mocno na świeczniku. Z uwagi na apostolstwo, którego się podjęliśmy. Jesteśmy na świeczniku. I często to, co mamy wyregulować w kuchni, tak? Niech nie wychodzi na zewnątrz. Nie podcinajmy sami sobie skrzydeł i nie podcinajmy sobie nóg, jeśli chodzi o wpływ. Nie podcinajmy sobie skrzydeł i nie podcinajmy sobie nóg, jeśli chodzi o wpływ. Miejmy tę umiejętność, że kiedy gotujemy, tak? To otwieramy okno, włączamy okap i niech się zaciąga to powietrze. Ono nie musi gdzieś tam wychodzić na zewnątrz. Kochani, wstańcie, w ogóle pomodlimy się o to. Chciałabym, żebyśmy się o to pomodlili. Szaka tarabasa to lororoboso kolorobasa eda barala rabaszeke deredebese tederedebese. Ojcze, my dziękujemy Ci za to słowo. My dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest dla nas lampą. My dziękujemy Tobie, że dajesz nam słowo i pokazujesz, w jakim kierunku iść. My dziękujemy Tobie za wszystkie narzędzia, które nam dałeś. Ojcze, my decydujemy się, że bierzemy odpowiedzialność za duchowy organizm, że bierzemy odpowiedzialność za Kościół, że bierzemy odpowiedzialność, Ojcze, za zdrowie w tym miejscu, w którym nas postawiłeś. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy w tej chwili wszelkie zaczopowanie. My w imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy, aby się w tej chwili odkorkowało wszystko to, co jest spowodowane zakorkowaniem z powodu braku odpuszczenia. My w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy ten temat na warsztat i chcemy, Ojcze, aby animozje, Ojcze, poszły w niepamięć. Ojcze, my teraz ustanawiamy to, że dochodzi u nas w Kościele i w zespole do serii odpuszczeń, Ojcze. My to proklamujemy, Ojcze, my tego chcemy. I my domagamy się, Ojcze, tego względem siebie nawzajem, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że nikt z nas nie potraktuje tego słowa lekko. Ojcze, ja dziękuję Tobie za manifest mocy. Ja dziękuję Tobie, że Ty dajesz nam łaskę do tego, Ojcze, abyśmy byli praktykami Twojego słowa. Ojcze, ja dziękuję Ci, że będziemy oglądać owoc, że będziemy czuć inną atmosferę, że będziemy ją oglądać, że będziemy ją widzieć. Wskutek tego, Ojcze, organizm będzie, Ojcze, zdrowy. Ojcze, my tego chcemy i dziękujemy Ci za to. Amen.